Poznański pianista Maciej Pabich jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Zdobył m.in. drugą nagrodę dla najlepszego Polaka na pierwszym międzynarodowym konkursie pianistycznym. Przyznano mu stypendium dla młodych twórców w ramach Nagrody Artystycznej Miasta Poznania w 1999 roku, a także medal Młodej Sztuki w 2003 roku od Głosu Wielkopolskiego. Maciej Pabich jest najmłodszym profesorem w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz pedagogiem w Zespole Szkół Muzycznych. W tym roku można było usłyszeć go w Starym Browarze na koncercie z cyklu Młodzi Wirtuozi na Szachownicy. Nam udało się porozmawiać z pianistą podczas koncertu z okazji Dnia Matki, który odbył się w Ośrodku dla Niepełnosprawnych przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Proszę przypomnieć, jak się zaczęła Pana przygoda z muzyką klasyczną? Czy już od najmłodszych lat wiedział Pan, że chce się Pan zająć właśnie graniem na fortepianie? To był już jakiś taki imperatyw od najmłodszych lat. Ponoć, bo ja sam tego dobrze nie pamiętam, ale kiedy miałem 3 lata, będąc z tatą w sklepie muzycznym, namówiłem go na to, żeby mi kupił harmonijkę ustną i w drodze do domu po prostu nauczyłem się grać. I wtedy to był już jakiś znak, że ciągnie mnie w tym kierunku, że mam jakieś predyspozycje ku temu. Potem był akordeon, na którym sam się uczyłem grać, no i potem była oczywiście szkoła muzyczna. No i tak się to toczy do dziś. A teraz sam Pan prowadzi zajęcia ze studentami na Akademii Muzycznej. Jak Pan zauważył, czy słuch muzyczny trzeba już mieć wrodzony, czy można się go nauczyć? No, musi być ten słuch wrodzony jak najbardziej. Pewnie, że niektórzy mają go bardziej z natury już ukształtowanego, natomiast można wyćwiczyć. Od tego jest taki przedmiot jak kształcenie słuchu i można jak najbardziej ćwiczyć ten słuch. Ile godzin trzeba ćwiczyć przed koncertem? To jest sprawa indywidualna i w zależności od tego, w jakiej się jest formie fizycznej, psychicznej, trzeba na fortepianie trzeba ćwiczyć dużo. Jest to instrument bardzo wymagający, bardzo trudny już na tym najwyższym poziomie, także kilka godzin dziennie jest koniecznością. Przed koncertem tym bardziej. Z tym, że no, już przed samym koncertem trzeba sobie troszkę odpuścić, żeby nie zmęczyć rąk i w ogóle całego organizmu.
chcielibyśmy Pana usłyszeć w utworze Franciszka Lista. Tak jak Pan mówił, rzeczywiście ten fortepian się praktycznie uginał pod ciężarem trudności tego utworu i widać to było też w Pana występie. Czy faktycznie jest Pan zmęczony po wykonaniu takiego utworu? Oczywiście, że tak. Pewnie, że jest to połączone z jakąś satysfakcją, kiedy się taki utwór wykona i w dodatku bez większych jakichś tam problemów, tylko musi to być poparte ogromnym przygotowaniem i no, już doświadczeniem, sprawnością. Natomiast zmęczony jestem. Faktycznie zawsze jestem zmęczony. To też przychodzi dopiero po jakimś czasie, to odczuwanie zmęczenia, ponieważ najpierw jest jeszcze adrenalina, bo to przed każdym występem jest. Właśnie takie podniecenie odczuwa każdy artysta przed wyjściem na estradę. Jeden więcej, drugi mniej, ale niemniej jednak każdy. No i taka ciekawostka tutaj właśnie po takim typowym recitalu zwykle ważę mniej, jakieś 2 kg. Co Pan czuje grając? Jakie to są odczucia? Idzie to jakoś zdefiniować? Bywa to różnie, w zależności od mojego nastroju, ale też wiele zależy od publiczności i od kontaktu, jaki z publicznością wytworzę. Bywa czasem, że na początku jestem spięty, ale potem się to wszystko rozpływa, ponieważ właśnie kiedy czuję, że publiczność dobrze na mnie reaguje, wtedy po prostu rosną mi skrzydła i wtedy jest to coraz lepsze. Występował Pan nie tylko w Polsce, ale także za granicą, m.in. w Niemczech, Francji czy Rosji. Jak Pan zauważył, publiczność polska równie jest wrażliwa na muzykę klasyczną w porównaniu na przykład do francuskiej publiczności? Ludzie są wszędzie tak samo wrażliwi, no jedni mniej, drudzy bardziej i nie zależy to absolutnie od narodowości. Z tym, że różnice są w wyrażaniu tychże emocji, jeśli chodzi o publiczność, ponieważ na przykład kiedy pierwszy raz pojechałem do Moskwy, tam grałem recital w konserwatorium w sali imienia Rachmaninowa, byłem zdziwiony, kiedy publiczność po prostu wstała i nie dość, że klaskali, ale oczywiście krzyczeli, uderzali krzesłami o podłogę, żeby tylko zrobić jak najwięcej hałasu. Podobnie włoska publiczność też reaguje. Jest takie powszechne stwierdzenie, że muzyka klasyczna to gatunek nie dla każdego słuchacza. Czy Pan się zgadza z tym stwierdzeniem? Absolutnie się z tym stwierdzeniem nie zgadzam, ponieważ tak samo można powiedzieć na przykład o kuchni, o owocach morza. Czy jest nie dla każdego? Każdy może to zjeść, z tym, że może nie każdy lubi albo po prostu tego nie zna.
gdyby zaczął, gdyby to poznał, może by i polubił, a raczej na pewno by polubił, ponieważ jest to smaczne. Tak samo jest z muzyką. Tak jak właśnie dzisiaj mówiłem podczas koncertu, że samo słowo muzyka poważna jest czymś odstraszającym. Lepiej mówić muzyka klasyczna, a poza tym muzyka jest jedna. Dzieliłbym tylko na dobrą i niedobrą. Którego kompozytora na świecie pan najbardziej ceni? Oj, to trudno powiedzieć. Myślę, że to się zmienia i z wiekiem, i też jest to zależne od nastroju, ponieważ każdy z tych wielkich kompozytorów jest wspaniały i trudno tutaj porównywać. Obecnie kiedyś dużo grałem właśnie Franciszka Liszta, muzyki wirtuozowskiej i tak dalej. Teraz, kiedy już jestem starszy, ciągnie mnie troszeczkę bardziej ta muzyka refleksyjna, ta głęboka. Wracam do Jana Sebastiana Bacha. Też ostatnio zacząłem pracować nad impresjonizmem, nad muzyką Claude'a Debussy'ego na przykład. Także to zmienia się. Na co dzień jakiej muzyki pan słucha? Tylko klasycznej? Ależ oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Lubię muzykę innych krajów. Często słucham radia po prostu, na przykład z Hiszpanii albo z Kuby. Uwielbiam salsę. Lubię też sobie posłuchać ciężkiego rocka dla odprężenia. Jakie ma pan plany na przyszłość? Plany na przyszłość, o, któż to wie, życie się toczy. Chciałbym przede wszystkim móc spokojnie robić to, co robię i żeby zdrowie pozwoliło, żeby móc dalej pracować i z młodzieżą, i żeby samemu grać i sprawiać ludziom przyjemność. Tego panu życzę, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To wszystko w tym odcinku Muzomanii. Do zobaczenia za tydzień.